Głównym celem akcji Pomagamy z Kopytaka była zbiórka dla dwóch chłopców, Frania i Michała. Więcej informacji oraz linki do zbiórki znajdziecie w opisie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i bardzo gorąco, moi kochani. Lecimy z drugą edycją Pomagamy z Kopyta. W sumie to z pierwszą pod taką nazwą. Jesteśmy już właśnie w stadninie Salio, w klubie jeździeckim w Besiekierzu. Jest cała ekipa, jest akordeonista, mamy saksofonistę, tam jest cały bałagan. Tam mamy fotografa i kierowcę fotografa, dwóch wolontariuszy z Fundacji Gajusz. Od nas. Nasz woźnica właśnie szedł z konikiem, już go tam podpiąć pod bryczkę. Bo jeszcze na to wszystko trafił się kapeć. W karecie, w karocy, w bryczce. Od rana w ogóle było zamieszanie, bo chmury, warunki atmosferyczne były niesprzyjające dla jazdy dla konia. Zorganizowaliśmy dzięki pomocy Marcinowi Łysoniowi, dzięki Marzenie Wojczak, dzięki Markowi, panu Markowi Wojcieszczykowi, wóz, traktor, parasol ogrodowy, belki ze słomą, także jeżeli nie daj Boże by spadła, zaczął padać deszcz, to wtedy przepinamy się na inny pojazd, na konie mechaniczne. Arek, tam z drugiej strony AM Vision ze Zgierza. Chłopaki, Jarek zespół Aplauzu ze Zgierza, Jarek, Mika, no i my, duet Weselny bez skazy. Klub jeździecki Salio, który nam udostępnia bryczkę, no i pani Elżbieta Biczyk, która nam udostępnia siwkę, która właśnie tam szła, jest zapinana do... Tak, również Szewczykowi, również naszemu woźnicy dziękujemy. Kto tam dalej? Dziękujemy za włączenie się do akcji Gminy Stryków. Dziękujemy Radio Porada za nagłośnienie tej całej naszej akcji. Dziękujemy pizzerii Alcatraz za włączenie się i danie bonów oraz voucherów do wykorzystania u nich tam na miejscu. No i spotkanie w Ściganie, 3 godzinki dostaliśmy od nich. Na górce, także im też dziękujemy. No i co? I reszta to chyba się... I jeszcze dostaliśmy bon do wykorzystania w restauracji. Restauracja Browar Salio też tutaj na miejscu.
się cały świat, lecz ciągle widział ten wielki ryj. Cóż stoi w pracy nocnej dnie i po plotamy do jazdy się. Oczywiście trzeba wymienić tutaj również firmę Kamkar ze Strejkowa. Warsztat samochodowy, który ufundował główną nagrodę w naszych konkursach, znaczy w sumie w jednym konkursie. Jest to pełen serwis klimatyzacji. Jest to super akcja. Jak widzicie, jest dużo osób się zeszło, mimo to, że jest spontanicznie. Super akcja, podoba mi się, zwłaszcza, że jest na szczytny cel dla chorych chłopaków. Zespół bez skazy naprawdę dał popis, jest bez skazy, zarówno jeden, jak i drugi. Przyznaj się teraz, przyznaj się sam, śmiałeś się z ryja, śmiałeś jak cham i brałeś do ręki sękę dyki, plułeś i czułeś ten wielki ryj, lecz karty rozdaje. Śmiejcie się z cudzych was, one mogą zbawić was świat. Jesteśmy mile zaskoczeni ludźmi, którzy wychodzili na drogi. Bardzo spontanicznie. Ciasto, wiązanki tak. I brzuski, tak, kawałki. Tak, jakbyśmy z wojny wracali jak równy. Tak się czuję bohaterem. No fajnie, naprawdę ja jestem mile zaskoczony. Dostaliśmy cukierki Jamajka. Malutki tak wszystko było. Ciocia kupowała takie. No i co, sądzimy, że będziemy dalej tak kontynuowali. Tak. Może nie tak często jak ostatnie dwa przejazdy, ale myślę, że tak raz na pół roku coś takiego zorganizujemy, żeby no, wesprzeć potrzebujących. Oczywiście jak czas pozwoli, bo teraz powoli imprezki wracają, także też my z Mariuszem wczoraj do 3 rano graliśmy, dzisiaj do 3 rano graliśmy 18, o 5 wróciliśmy do domu, 3-4 godziny żeśmy się przespali i nie wyglądamy jak ale wyglądamy. Dostajemy powera i gramy. Tak, ale jest naprawdę serducho rośnie, także wielkie dzięki waszą stronę, z naszej strony leci. Podsumowania tak, duet weselny bez skazy. Tak. Tutaj. Idziemy się wykąpać z aplauzu. Jarek zespół aplauzu ze Zgierza. Jarek Mika. Z drugiej strony za kamerą AM Vision 4K ze Zgierza, polecamy ich bardzo. Tam jest siwa od pani Eli Biczyk. Poparzący Kuba Szewczyk, Bryczka jest z grupy Jesickiego Stalio. No i nasza troska społeczność, nie tylko, bo też chyba ludzie z Łodzi przyjechali. Także jesteśmy mile zaskoczeni. No i tutaj jeszcze nasz komendant miejsko-gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stygowie. Dziękujemy, bo nam dzisiaj bardzo, bardzo pomógł, bo robiliśmy drugą akcję, miało padać. Tam jest wóz i traktor zorganizowany, można powiedzieć, w ciągu godziny czasu. Dziękujemy Marzenie Zosego, dziękujemy Markowi Wojciechowi za udostępnienie wozu, bo już teraz znaleźć wóz na wsi z portu graniczy z cudem. Także no co, dziękujemy. I jeszcze zaśpiwą, bo będzie afera. Witam ją serdecznie, fotoreportera.